Serdecznie Państwa witam na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj jest ze mną prezes Zakładu Energii Cieplnej, w związku z tym, że zbliża się sezon grzewczy, więc dobrze by było, abyście Państwo mogli przekazać mieszkańcom miasta takie bieżące informacje. Wiele pojawia się różnego rodzaju publikacji na temat właśnie ZEC-u, różnego rodzaju insynuacji, niedopowiedzeń, pytajników przy tytułach, które pojawiają się w różnego rodzaju publikacjach. Jest, myślę, że dobry czas, aby Pan Prezes te wszystkie kwestie postarał się wyjaśnić, przynajmniej poinformuje Państwa na pewno, na jakim etapie są te sprawy z pytajnikami. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Dziękuję. W związku z licznymi zawiadomieniami o nieprawidłowościach w działalności Zakładu Energetyki Cieplnej, które zostały złożone m.in. do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, do Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, jak również Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej, zarząd informuje, że zarzuty stawiane przez radnych panią Lidię Dziurę, Marcina Pochecia, Roberta Sowula, Tomasza Capałę są nieuzasadnione i nie stanowiły żadnych podstaw do wszczęcia jakichkolwiek postępowań. Radni miejscy nastawiane zarzuty otrzymali pisemne informacje, odpowiedzi wraz z ich uzasadnieniem od Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, jak i od urzędów, do których kierowane były zawiadomienia. I w odpowiedzi od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czytamy, że analiza zawiadomienia nie dała podstawy do stwierdzenia podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Tak samo wstępna ocena zawiadomienia nie daje podstaw do podejrzenia naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez Zakład Energetyki Cieplnej. W uzasadnieniu od Urzędu Zamówień Publicznych czytamy, postępowanie zostało prowadzone zgodnie z zasadami ogłaszania i przeprowadzania w Zakładzie Energetyki Cieplnej postępowań na zamówienia sektorowe poniżej progów kwotowych, jak również dla zamówień sektorowych, czyli na dostawy energii elektrycznej, ciepła oraz paliw do wytwarzania energii, nie stosuje się prawa zamówień publicznych. Świętokrzyski Urząd Skarbowy odpowiada, że w sporządzonym protokole pokontrolnym nie wskazał nieprawidłowości działania spółki w tym zakresie i nie dowiódł żadnych sprzeczności, które mogłyby świadczyć o nieprawidłowościach działalności ZEC-u. W odpowiedzi przesłanej 6 czerwca 2013 roku z Urzędu Regulacji Energetyki, Urząd Regulacji Energetyki informuje, że nie stwierdzono nieprawidłowości stosowania taryfy dla ciepła w zakresie cen i stawek opłat za ciepło. Prowadzone postępowanie zostało zakończone i akta sprawy zamknięte. To tyle, moi drodzy Państwo, na temat różnego rodzaju zawiadomień przez różne osoby. Chcielibyśmy się w tym momencie pochwalić, że we wrześniu Zakład Energetyki Cieplnej otrzymał certyfikat wiarygodności biznesowej. Ten certyfikat wiarygodności dostaliśmy od firmy, która analizuje wynik finansowy spółki, wskaźniki finansowe, jak również jest to największa w Polsce baza relacyjna powiązań korporacyjnych, jak i osobowych. Chciałbym również nadmienić, moi drodzy Państwo, że w Zakładzie Energetyki Cieplnej pracuje od grudnia 2011 roku i po zmianach polityki i po jak również zmniejszeniu kosztów operacyjnych firmy mogliśmy w dniu 25 lipca złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki na temat kosztów i złożenia, wniosek o zatwierdzenie taryfy. O zatwierdzenie chciałbym zaznaczyć tu niższej taryfy w zakresie wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Zakład Energetyki Cieplnej ceny ciepła powinny być niższe w tym roku około 4%. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana? Rozpoczyna się sezon grzewczy? Sezon grzewczy rozpoczyna się, trudno powiedzieć, to zależy od właścicieli budynków, od spółdzielni, kiedy nas zgłoszą. Z tego co wiem, spółdzielnia zgłosiła gotowość do podawania ciepła od 26 września. Czy
czyli to po stronie spółdzielców, tak? Tak, jest właścicieli wspólnot mieszkaniowych, tak. Czyli jakie trzeba wymogi, że tak powiem, spełnić i jak to formalnie wygląda? Czy proces wygląda formalnie, że właściciele budynków, czyli wspólnoty mieszkaniowe, jak i zarząd spółdzielni mieszkaniowej musi do nas wystąpić z pismem o uruchomienie używania. I wtedy my w tym terminie zapisany w piśmie uruchamiamy używanie. No to trudno teraz mnie cokolwiek spodziewać, musielibyśmy przeliczyć odpowiedni, nie wiem, albo cały blok, ewentualnie dane mieszkanie, prawda? Ale taryfa, tak jak mówię, ogólnie będzie niższa o 4%, tak? To czyli ogólnie no, można to przełożyć sobie do obniżenia kosztów. No każdy weźmie swój rachunek, odejmie od tego 4%. Jak będzie tak samo grzał jak w tym roku, to zapłaci 4% mniej. 4% mniej. No ale ile to jest 4%? Musimy poczekać na zatwierdzenie taryf przez URE. Prezesa Urzędu Regulacyjnego. Będzie to zatwierdzone. Wniosek ZEC-u idzie w tą stronę, żeby to ciepło było tańsze niż w sezonie grzewczym, który zakończyliśmy. Trudno tu jest powiedzieć, bo Urząd Regulacji Energetyki no, nawet ma do 6 miesięcy czas na odpowiedź, prawda? Ale tak jak w tamtym roku, to gdzieś na przełomie października, listopada się ceny pojawiły. Także widzicie Państwo, znowu pewne osoby powinny pojawić się pod spółką ZEC i publicznie przeprosić za swoje herezje, które głoszą w swoich wystąpieniach, bo to nie ma pokrycia w rzeczywistości. Fakty są po prostu inne. I dla tych, co głoszą tego typu niekorzystne opinie o ZEC-u, o działalności załogi ZEC-u, no jak sami Państwo widzicie, chyba to nie będzie dobra wiadomość, ale to na pewno będzie dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, bowiem zapłacą mniej. Dalsze działania, tak wcześniej były deklarowane przez firmę ZEC-u, się będą czynione, także to, co kiedyś obiecałem, że zrobimy wszystko, aby ceny ciepła nie rosły, żeby ceny wody nie wzrosły. Tak się też stało. Teraz jeszcze mamy informację, że mało, że nie wzrosną, to jeszcze w ZEC-u będzie taniej. Mógłby Pan jeszcze raz wymienić te instytucje, te jednostki, do których były kierowane te uwagi zastrzeżone? To były UOKiK, które URA? Świętokrzyski Urząd Skarbowy i Urząd Pozwoleń Publicznych. Znaczy bynajmniej o tych na razie ja wiem. I ze wszystkich tych czterech instytucji przyszła taka odpowiedź, która... Tak, którą tutaj przytoczyłem. Te instytucje nie dopatrują się nieprawidłowości. Oczywiście. W zarządzaniu. Pytania do Pana Prezesa? Nie ma. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Negocjuj Pan jeszcze niższe ceny, także. Do widzenia. Szanowni Państwo, ja z kolei chciałbym przedstawić Państwu, na jakim etapie są inwestycje, szczególnie te najważniejsze, i odniesie do kilku wydarzeń z ostatnich tygodni, tak jak zresztą Państwu tam gdzieś to obiecałem. Pierwsza kwestia to jest no, ważna inwestycja, rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku wraz z przyległymi ulicami. Prace przebiegają, można powiedzieć, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, chociaż jest to inwestycja dość trudna, bo realizowana, można powiedzieć, na żywym organizmie. Nie dało się tych mieszkańców przecież stamtąd wyprowadzić. Cały czas rynek jest, że tak powiem, dostępny. Staramy się, żeby w miarę były ulice przejezdne. Są tam na bieżąco korygowana organizacja ruchu w taki sposób, aby no, jak najbardziej umożliwić mieszkańcom korzystanie z już wybudowanych i oddanych obszarów. Także zakończone są już prawie prace w górnej pierzei rynku. W trakcie realizacji jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej. Zakończono budowę elementu tutaj ulicy Jurzeckiej, bo tam był taki fragment, gdzie przez moment nie była możliwa komunikacja między ulicą łączącą rynek z Targową. Przy ulicy Wysokiej trwa już układanie kostki. Także to jest już kwestią, myślę, tygodni, gdzie będzie ta ulica zrealizowana. Firma realizuje to w taki sposób, aby nie utrudniać dojazdu do posesji i firm, które tam funkcjonują.
Są rozpoczęte prace ziemne, co też będzie takim pewnym uzupełnieniem tego zadania, bo w pierwotnym zadaniu to się nie znajdowało. Chodzi to o teren od ulicy Kilińskiego, połączenia niskiej i wysokiej w kierunku ulicy Dworcowej, więc to będzie zrobione w takiej samej technologii z kostki granitowej jak rynek. Ponadto będzie to zsynchronizowane również z działaniami powiatu, bo jak Państwo wiecie, w tym zadaniu, które będziemy realizować, finansować wspólnie miasto i powiat, znalazła się ulica Marszałka Piłsudskiego, z tym, że tamta ulica realizowana przez powiat nie będzie już w kostce granitowej, ale po rozmowach z panem starostą Andrzejem Matynią i z panem dyrektorem Śmigasem jest duża szansa, żeby nawiązać do kolorów tej cieni szarości, żeby zachować jakby taką wizualny, ładny wygląd całości. Również Rada Miejska zgodziła się tam na uzupełnienie zadania w postaci lamp, także myślę, że to w całości będzie okablowania, bo tak to dzisiaj mamy tam zasilanie lamp na powietrzne, a tak to będzie to wszystko wprowadzone w ziemię, że efekt będzie widoczny. Na płycie głównej rynku trwają prace już związane z budową fontan, sceny. Obecnie tam są te fontany obkładane okładziną granitową. Myślę, że to wszystko będzie robić takie no, pożądane wrażenie zgodnie ze wszystkimi założeniami. Budowa schodów od strony wschodniej zostanie nam do realizacji. To są te schody, które są pomiędzy płytą rynku a ulicą Wysoką. I wkrótce rozpoczniemy nasadzanie zieleni, tej niskiej, wysokiej, na ile pogoda zezwoli na rynku. Także jest deklaracja, że do końca tego, można powiedzieć, takiego sezonu budowlanego te prace staną w całości wykończone. Został zrealizowany w zasadzie już taras widokowy. Przy okazji chciałbym Państwa zaprosić na jutrzejsze spotkanie w ramach pasażu, Starego Pasażu Wolności o godzinie 17. Pasaż w tym roku dotyczył będzie Starego Wierzbnika w związku z zapowiadaną wcześniej rocznicą powstania Wierzbnika. Serdecznie zapraszam na to spotkanie. Co do nakładów inwestycyjnych, Szanowni Państwo, to chcę poinformować, że od stycznia do sierpnia bieżącego roku przerobiliśmy kwotę dokładnie, tu muszę spojrzeć. Tak, do sierpnia 5 623 254 zł, to jest wartość robót zafakturowanych, natomiast na dotychczasowy koszt na zadanie na całym, to jest roboty budowlane, inżynier kontraktu, nadzór autorski, promocja za cały rok 2012 i okres do 31 stycznia, to tylko zapłacone faktury wchodzą w grę, to wydatek wynosił 15 432 341 zł. Tam dokonamy, mam nadzieję, za zgodą radnych na najbliższej sesji pewnych przesunięć, zwiększymy udział środków zewnętrznych o kwotę bodajże 360 tysięcy zł, natomiast wycofamy środki własne. No i tu już Państwu powiem, że złożyłem taką propozycję, aby zamknąć niekończącą się opowieść o zadaniu Doktorska Wylotowa Dobra i zaproponowałem radnym realizację ulicy Wylotowej. W zasadzie będzie przedstawiona po autopoprawce, bo jeszcze w dniu wczorajszym trwały tu prace z innego zadania, też zostaną pieniądze tam przeniesione. Razem będzie to 475 tysięcy złotych na to zadanie przeniesione. Także już mam nadzieję, że te animozje, jakie tam powstały między mieszkańcami, ta wymiana uprzejmości dobiegnie końca i z satysfakcją będę mógł powiedzieć, że tak jak obiecałem, dotrzymałem słowa. Niepotrzebnie pojawiło się po drodze tyle takich różnych sytuacji. Jeszcze raz pokazuję, życie, że cierpliwość jest pożądana w każdej sytuacji. Mam nadzieję, że radni do tego wniosku się na sesji przychylą. Na najbliższej sesji. W piątek będzie projekt uchwały mówiący o tym, że proponuje do realizacji jeszcze w tym roku ulicę Wylotową, bo jak Państwo wiecie, to jest na jednym dużym zadaniu i został tam jakby kolejny, ostatni etap, to jest budowa ulicy Wylotowej. Tam robiliśmy przetarg, najpierw na Wylotową, później na Dobrą. Na Wylotową w tym czasie nie mieliśmy pieniędzy, nie mogliśmy podpisać umowy, więc ogłosiliśmy przetarg na Dobrą. W tym momencie, jak tylko w piątek, Rada przychyli się do mojej propozycji i to zadanie zostanie przez radnych zatwierdzone. Wtedy już w piątek ogłosimy przetarg. No i mam nadzieję, że w przeciągu no, 3 tygodni, 4 góra podpiszemy umowę i przy sprzyjającej warunkach atmosferycznych moglibyśmy jeszcze to zadanie zrealizować w tym roku. Ale pieniądze są zabezpieczone, teraz wszystko w rękach radnych.
Także, Szanowni Państwo, to zadanie myślę, że będzie zrealizowane zgodnie z naszymi założeniami. Także efekty myślę, że niedługo będą widoczne. Już zapraszam na spacer po rynku w najbliższy, jak mówię, czwartek. Przemoczcie Państwo, że naprawdę w całości nabiera to pożądanego przez nas efektu. Szanowni Państwo, druga ważna informacja to fakt, że realizujemy termomenizację budynków użyteczności publicznej. Zadanie, niektórzy twierdzą, dlaczego robi się to jesienią, nie robi się to wcześniej. No ja też chciałbym realizować pewne przedsięwzięcia tak, jak mi się zamarzy, jak się zamyśli, ale no niestety są pewne reguły prawa, raz dotyczące otrzymania dotacji, to trochę trwało, dwa prawa zamówień publicznych, wyboru oferenta i to też trochę trwało. Dziś, jak Państwo wiecie, mamy wybraną firmę, firma realizuje zadanie na sposób przez nas pożądany, nawet z pewnym wyprzedzeniem. Jak Państwo zauważyliście, to prace trwają jednocześnie, można powiedzieć, na wszystkich obiektach. Jest zrobiony dach w Starskim Centrum Kultury, co myślę jest bardzo pożądane, szczególnie przed czekającą nas niechybnie jesienią i zimą. Stan tamtego dachu był już no, taki, że po prostu się lało do tego obiektu. Udało się tak wynegocjować z wykonawcą, że ten dach w zasadzie tam jest realizowany. To samo dotyczy kwestii szkoły podstawowej nr 11 i gimnazjum nr 3. Też możecie Państwo zaobserwować, że tam pewne prace, które mogą być realizowane i nie kolidują z nauką, są realizowane. Takie najważniejsze i całościowe prace są realizowane w przedszkolu nr 7. No, tak było założone, że w tym przedszkolu będzie to w tym roku kompleksowo wszystko zrealizowane. Dodatkowo jeszcze tam doszło do pewnego jakby zdublowania się prac, bo w tym przedszkolu realizujemy również tę inwestycję pod nazwą w tym i w szóstce oddymianie klatki schodowej, ale to zadanie tam jest dość w dobrym tempie realizowane i tam to zakończone, a ci z termomodernizacją myślę, że też uporają się w sposób właściwy. I również kwestia dachu w szkole podstawowej nr 10. Są pewne ustalenia dyrekcji tych szkół, inna organizacja zajęć, o czym już Państwa informowałem, tak żeby można powiedzieć w sposób kompleksowy te obiekty szkolne można było udostępnić wykonawcy i aby to zadanie mogło być realizowane tak kompleksowo, pełną parą, bo firma będzie starała się wykonywać zadania, ale w taki sposób przez okres zimy czy roku szkolnego, aby nie kolidowało to z zajęciami szkolnymi. To zadanie musimy zrealizować do października 2014 roku, no i później zostanie kwestia rozliczenia. Przy okazji tej modernizacji chcę Państwa poinformować, że pojawił się nowy konkurs na dodatkowe pieniądze, pojawiły się na dodatkowe zadania z zakresu termomodernizacji i gmina również złożyła tam aplikację swoją taką, to jest takie działanie można powiedzieć wstępne. Chcemy w tym zadaniu zrealizować wszystkie pozostałe obiekty szkolne, które no, wymagają, no, czyli szkoła 1, szkoła podstawowa nr 6. Przy szóstce też Państwu powiem, że to jest dla nas bardzo ważne, bo tam uzyskamy na pewno efekt jeszcze ekologiczny, powinno to być naszym atutem, bo jak wiecie, szóstka jest opalana na paliwo stałe. Miałem przy tej okazji i realizowanym przedsięwzięciu przez gazowników gazyfikacji tamtej części miasta i dojścia prawie do rejonu szkoły podstawowej nr 6 pozwoliłoby to wymienić źródło cieplne w tej szkole. No, szkoła podstawowa nr 2, wiadomo, szkoła można powiedzieć na obrzeżach miasta, ale dość widoczna, nawet termomodernizując wykonanie elewacji, to też będzie zwiększy tak jakby taki wygląd wizualny. Także to zadanie liczymy również, że uda nam się te pieniądze uzyskać. Jesteśmy gotowi, zdeterminowani, żeby to zadanie realizować. To jest ten wojewódzki. Nie, ochrony środowiska. To jest to, po prostu Zarząd Województwa zdecydował o przeniesieniu niewykorzystanych wojewódzki do rozwoju regionalnego. Nie? Na niektórych segmentach były pieniądze niewykorzystane, te pieniądze skomasowali, jest zapotrzebowanie na termomodernizację i stąd zaproponowali jeszcze jeden konkurs. Oprócz szkoły nr 1, 2, 6, jeszcze jakieś przedszkole na przykład do tego dochodzi?
Przedszkola też. Tam, gdzie jeszcze nie mamy tej termomizacji, w ogóle założyliśmy taki bardzo szeroki pakiet, będziemy wiedzieli później. To już jest ewentualnie to używanie gazu na bardzo poszkodzone. Tak. No. Program operacyjny, RPO, Płoca Świętokrzyskiego, tam nie wiem już, które jest działanie, 8 jakieś, czy tam, to już tam te segmenty, tak szczegóły, żebym się nie zagłębił. Także Szanowni Państwo, termomodernizacja na ten moment jest, tą pracę już widać, także nie tylko mówimy, ale też robimy. Natomiast co do nowej termomodernizacji, myślę, że jak będziemy konsekwentnie tu postępować, uda się też uzyskać te środki i wtedy no, byłoby takie efekt pożądany, wszystkie szkoły byłyby termomodernizowane, co obniżyłoby koszty ogrzewania energii. No właśnie, mówiąc o energii, Szanowni Państwo, chciałbym Was poinformować o projekcie SOWA. O tym projekcie informowałem wcześniej, może niezbyt dokładnie. Pojawiły się tutaj oczywiście różne złote myśli na terenie miasta. Chcę powiedzieć po pierwsze, że gmina Starochowice uporządkowała swoje zakupy energii. W tym momencie zakupy energii prowadzimy jakby w dwóch segmentach. Pierwszy segment to jest segment tak zwanych obiektów kubaturowych, więc wszystkie obiekty należące do gminy były zgłoszone do jednego przetargu i uzyskaliśmy tu dość spore oszczędności. Z pewnych względów technicznych jeszcze nie mogliśmy przeprowadzić jednego przetargu na zakup całej energii w mieście, więc przeprowadziliśmy to dwusegmentowo. Obiekty kubaturowe i obiekty, czy oświetlenie uliczne. Oświetlenie uliczne, tak jak Państwa informowałem, w różnych epokach wiedzy technicznej było realizowane na terenie miasta, dostępnej technologii i stąd było to bardzo trudno w jakiś sposób uporządkować, ale też w przetargu uzyskaliśmy znacznie niższą cenę za kompleksową obsługę niż wcześniej. No tam jeszcze wchodzą w grę jakby takie znowu dwa segmenty. Pierwszy to jest zakup energii, drugie to jest przesył, bo kto może się tak zdarzyć, że kto inny będzie dostawcą energii, a kto inny jest właścicielem sieci. I aby uporządkować tą kwestię, skorzystamy, mam nadzieję, bo jesteśmy po formalnej ocenie tego projektu, z takiej dotacji przedsięwzięcia, które realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i tu złożyliśmy tą aplikację. Jesteśmy po ocenie formalnej projektu. Wiemy już, że gmina Starachowice tą pozytywną ocenę przeszła, tą wstępną ocenę formalną przeszła pozytywnie. Wiemy też, że na tym zadaniu pieniędzy jest po prostu u donatora więcej niż złożonych wniosków, więc można założyć tu, że no, jest tylko kwestią czasu, jak otrzymamy informację zwrotną, że to się pojawi. Tu mówiłem, że będzie przeprowadzona modernizacja z oprawami LED, które spowodują obniżenie pobieranego energii elektrycznej o ponad 30%, że zostaną tu również zaoszczędzimy mocy energetyczną zamówioną, którą musimy płacić, no, zmienią się uprawy, zmieni się również możliwość sterowania, także to obniży nasze koszty dość znacznie. No i myślę, że to jest też taka dobra wiadomość i no, szczerze to zadanie będziemy realizować w przyszłym roku, ale wszystkie przesłanki wskazują na to, że w tym roku jeszcze otrzymamy taką ostateczną informację, tak żeby móc to wpisać w budżecie. Zresztą o tym informowałem radnych na sesji, więc działamy również i w tym segmencie życia samorządowego. Proszę Panią, dotacja, muszę tu sięgnąć do notatek. A, dotacja w grę, wartość zadania to 3,8 miliona złotych, wkład gminy to około 960 tysięcy. A konkretnie, jak już Państwo chcecie zapisać, to jest to szkoła podstawowa nr 1, szkoła podstawowa nr 2, szkoła podstawowa nr 6, przedszkole miejskie nr 6, 13, 14 i 15. Te będą zgłoszone do... A, to przy tej okazji to chcę również Państwa poinformować, jak mówimy o przyszłości. Pojawiła się gdzieś informacja, nie wiem, na którymś z portali internetowych, czy gdzieś, że gmina Starachowice aplikowała i wynikało z tej informacji,
jak gdybyśmy tylko aplikowali o pieniądze na budowę mieszkań socjalnych, chcę powiedzieć, że złożyła do, zgodnie z wnioskiem marszałka, gmina złożyła propozycję zadań do realizacji w nowej perspektywie na lata 2014-2020 na ogólną kwotę 81,5 miliona złotych. Można było złożyć po 5 propozycji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. My to wszystko uczyniliśmy i tu proponowane zadania inwestycyjne. Przebudowa ulic z infrastrukturą sieciową w południowej części miasta w celu zapewnienia zrównoważonego transportu, przepustowości w działaniu infrastruktur sieciowych. Realizacja przestrzeni miejskiej w celach społecznych przez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Starachowicach. No to jest właśnie to i tu nasza koncepcja polega na tym, że te budownictwo socjalne widzimy w jakby takim podwójnym ujęciu. Pierwsze to jest wzrost przedsiębiorczości. Chcemy uwolnić tereny na Bugaju. Jak Państwo wiecie, są tam budynki socjalne, więc wydaje nam się, że powinniśmy dostać wsparcie na budowę budynków socjalnych, tak aby móc uwolnić te tereny, które formalnie się znajdują w specjalnej strefie ekonomicznej, są terenami przemysłowymi w planie miejscowym i są jakieś tam, jest jakieś tam zainteresowanie tymi terenami, więc wydaje się, że ten projekt ma spore szanse powodzenia. Także to jest dalsza optymalizacja oświetlenia ulicznego w gminie, bo tu też taka możliwość była. Rozwój infrastruktury edukacji i sportowej gminy Starachowice. Chodzi tu o budowę boisk sportowych. Państwo wiecie, mamy już dokumentację na boisko przy szkole podstawowej numer 12. No taka potrzeba jest również przy szkole podstawowej numer 10, szczególnie wtedy, gdy teren rynku, galeria, szkoła, przedszkole zostanie termomodernizowane, więc wypadałoby domknąć jakby to całość, gdyby tam powstało takie boisko z prawdziwego zdarzenia. Byłoby to. Złożyliśmy też wniosek w sprawie specjalistycznego centrum szkolenia obronnego. Chodzi tu o strzelnicę. Z zakresu tej nieinwestycyjnej, to jest proces indywidualizacji nauczania uczniów klasy 1-3 w gminie Starachowice, rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, aktywne formy pomocy realizowane w klubie integracji społecznej, to jest jakby kontynuacja tego, co robi dzisiaj MOPS już, zajęcia specjalistyczne dydaktyczne wyrównawcze dla uczniów szkół podstawowych i utworzenie Starachowickiego Centrum Ekonomii Społecznej. Ponadto gmina zgłosiła marszałkowi województwa konieczność realizacji zadania dotyczącego budowy wiaduktu. Jest to zadanie, można powiedzieć, zadanie marzenie, ale jak się ma marzenia, to czasem się spełniają. Przypomnę, że jest to zadanie bardzo kosztowne. Ono w moim przekonaniu ma szansę powodzenia, ale w momencie, gdyby uruchomiona została budowa drogi 42, ale zaznaczamy, podkreślamy, że tego typu przedsięwzięcie jest w tym momencie potrzebne. Także trwają konsultacje na temat tego regionalnego programu. Jutro nawet spotykamy się z prezydentami miast Ostrowców, z panem prezydentem Wilczyńskim i z panem prezydentem Wojcieszkiem w sprawie tu współdziałania w zakresie lobbowania w tą część województwa, przeznaczenia środków, tak żebyśmy tu wspólnie próbowali to wszystko realizować. Także przy okazji te dwie kwestie myślę, że udało mi się Państwu przedstawić. No i z tych takich bieżących, zapowiadanych przeze mnie sytuacji, to pojawiła się ostatnio jakaś sonda, publikacja. Tak, mój kolega też zadał sobie trud i też zrobił taką sondę. Jego pytanie było takie: czy wiesz, co to jest stowarzyszenie nasze Starachowice? I zgadnijcie Państwo, podobno przepytał 500 osób i podobno tylko 5 osób wiedziało, co to jest to stowarzyszenie. Ale mówię podobno. Natomiast tu, no to podpisały się funkcyjne dwie osoby pod tym. I dziwi mnie, może by mnie to nie dziwiło, gdyby to były osoby, które nie uczestniczą w życiu samorządowym, przyjechały, zrobiły sondę, ale tak, robią sondę. Chcą, żeby ta sonda była traktowana w sposób poważny, to po pierwsze trzeba było ujednolicić jakby przedmiot badania. Natomiast zrobienie sondy i stawianie pytania, czy jesteś za zmniejszeniem administracji, nie podając jakby warunków, że no to nasza administracja, bo ja rozumiem, że jest jakiś standard, wynosi powiedzmy 5 jednostek i te 5 jednostek to jest norma. Natomiast w Starachowicach jest 7, więc jest dalej od normy. Czy jest 3, to jest niżej normy. Że to jest jakoś skodyfikowane. Natomiast mówienie o tej materii, porównywanie nas na przykład do gminy Pawłów tam w jakimś aspekcie, to pokazuje, że to jest mało profesjonalne. Można być krótko, to taka trochę dziecina, mająca na celu tylko wsadzić przysłowie kij w mrowisko, spowodować jakąś tam burzę, napuścić jednych na drugich. No bo jakie są fakty? Jak można porównać gminę Starachowice z gminą Pawłów? No w żaden sposób.
Po pierwsze, jakie zadania realizujemy my, jakie realizuje, czy w Pawłowie mają bazę, z całym szacunkiem do tamtego samorządu, do osiągnięć tamtego samorządu, ja tego nie neguję, tylko uważam, że ci, co to porównanie poczynili, no, pokazują jakby swoją małość w tym zakresie. No, czy w Pawłowie jest basen, czy Pawłów ma mieszkania socjalne, czy Pawłów ma mieszkania komunalne, czy Pawłów prowadzi targowisko. No i tych pytań mógłbym tam postawić jeszcze dużo więcej, ale myślę, że to jest bez sensu. Druga kwestia to ilość respondentów, podobno biorących udział. 300, blisko 50 osób, to jest mniej niż 1% osób uprawnionych do głosowania w naszej gminie. No więc skala tego przedsięwzięcia bardzo malutka. A idąc tropem porównywania się do innych, no szanowni Państwo, ja już to kiedyś mówiłem, można to sprawdzić, to jest dostępne w sąsiednich gminach. No i bierzemy pierwszy z brzegu, Ostrowiec. Ostrowiec, tak, to na Skarżysku. Ostrowiec Świętokrzyski. No chociażby basen, nie, my basen mamy, to już mówiłem, w strukturach urzędu, 22 etaty. W Ostrowcu Świętokrzyskim basen jest w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i w tym jest tak, 45 osób zajmuje się basenem. Usługa administracyjna 4, ratownicy i instruktorzy 18, obsługa techniczna, konserwacja i dyspozytorzy 11, obsługa kas i szatni 12. I teraz gdyby, no, zachowując proporcje liczenia, ratowników też mamy w miejskim centrum. Odjąć od tych 45-18 ratowników, no to zostaje bodajże 27 osób, tak? To już pokazuje, że jest więcej. Dobrze, mają większy basen, ale nie są przypisani do wydatków tego działu tam 750 i dalszych, które mówią o wydatkach administracyjnych. I gdybyśmy tylko taką prostą operację dokonali, a ci panowie chcieli przedstawić to w sposób wiarygodny, to powinni tego, o tym wspomnieć, gwiazdkę napisać, powiedzieć, że w sąsiednich, porównywalnych miastach te zadanie jest prowadzone inaczej. No mamy basen. Teraz drugie. No sprawy lokalowe. W gminie Strachowice, jak Państwo wiecie, po słynnej kontroli NIK-u kiedyś tam zdecydowano, że STBS nie może prowadzić tego zadania za gminę. Gmina przejęła zadanie. I tak z zakresu mieszkań socjalnych i komunalnych zajmuje się tym gmina. Jest tam bodajże 6 czy 8 pracowników w tym momencie, którzy się tym zajmują. A tam w Ostrowcu jest Zakład Usług Miejskich. Jest 50 osób. Nie chcę porównywać, ale tych zadań nie mają z kolei znowu w gminie, tylko mają w tym zakładzie. Nie wiem, czy ten zakład może robić jeszcze inne zadania, nie? Tylko że budżet tych czynności na pewno nie jest w dziale znowu 750 i w gminie. Kolejna rzecz, targowisko miejskie, nie? W Ostrowcu targowisko miejskie jest spółką, zajmuje się nim 35 osób. U nas 7 osób. Już tak licząc bardzo szybko, to jest dwóch panów kasjerów, jeden pan, który przyjmuje na pół etatu na parkingu, jeden konserwator i oni się zajmują i targowiskiem, i galerią Skałka i powiedzmy po części etatów w urzędzie 3, także wyliczyłbym, że to 6 na pewno etatów jest u nas. No więc jest znowu, na pewno nie w tym dziale i nie w ten sposób. Także szanowni Państwo, każdy, to samo mam porównanie ze Skarżyskiem, każdy urząd to określona specyfika funkcjonowania, działania i takie proste porównania są nigdy niezgodne z prawdą, są nieuzasadnione. Nie wiem, czy tam jest lepiej, czy u nas jest lepiej z takimi rozwiązaniami. No po prostu tam przyjęto inną ścieżkę, u nas z różnych względów przyjęto inną. No chociażby obsługę targowiska też niekoniecznie musieliśmy mieć w strukturach urzędu. Ja proponowałem to rozwiązanie do miejskiego centrum, zmiana tam formuły funkcjonowania, no radni się nie zgodzili. Kiedyś przyjęto taką formułę, że obsługa basenu będzie w urzędzie, chodziło wtedy o uzyskanie VAT-u, bo takie wtedy były interpretacje prawne. Taką decyzję podjęto, ten VAT został odzyskany i to była niemała kwota, bo jak dobrze pamiętam, to dobrze ponad 4 miliony złotych. I dziś nie informując o tym, posługując się jakąś starą opinią komisji rewizyjnej, oczywiście, ja pamiętam czasy, gdzie po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości być może wtedy w sposób nieuzasadniony wzrosły wydatki na administrację, ale Państwo pamiętacie, z czym się to wiązało. Po pierwsze ze zwolnieniami, odprawami płaconymi, zwolnionymi, odszkodowaniami i tam rzeczywiście rok do roku w wydatkach na administrację między 2006, gdzie jeszcze ja miałem wtedy przyjemność kierowania samorządem, do roku 2007, no był wydatek większy ponad milion złotych. Także mówienie tu już w tym roku, poczyniliśmy oszczędności, pewne zmiany organizacyjne w urzędzie, odeszli od nas pracownicy, którzy mieli uprawnienia,
miałem tu na względzie jakby również aspekt ludzki, także wypowiedzenia dotyczyły tylko osób, które miały możliwość odejść na emeryturę lub powiedzmy z innych, ale nie leżących po stronie urzędu przyczyn z tej pracy musiały odejść. Także pokazywanie tego typu zbitek informacji, porównywanie, no, dla mnie jest rzeczą niepoważną, a szczególnie niepoważną, jak robią to radni Rady Miejskiej, którzy mają instrumenty, mogą decydować o pewnych rozwiązaniach. Mówienie tu, że coś tam prezesom KOMPUR-u, chcę zapewnić, że ja prezesom KOMPUR-u żadnych nagród nie dawałem, a tam w tym treści tego oświadczenia to jest o KOMPUR-ze. Natomiast prezesi tej spółki, gdzie tu był prezes, sami Państwo widzicie, że nie jest tak, że oni tam nic nie robią, nie realizują zadań. No dzisiaj mieliście Państwo możliwość usłyszeć, jakie są efekty tych ich pracy. No więc rzucenie tego wszystkiego, czy też wrzucenie bubla rządowego dotyczącego przedszkoli jakby w stronę gminy. No, szanowni Państwo, no, to parlament popełnił błąd, chcąc zrobić mieszkańcom naszego kraju dobrze, ta słynna złotówkowa opłata, a teraz próbuje się te problemy wszystkie przerzucić na samorządy, próbuje się zmusić, żeby samorządy nagle znalazły pieniądze na zatrudnienie. Pewnie będzie tam jakaś dotacja, ale ta dotacja ma pokryć brak wpływów z opłat od rodziców, a nie ma spowodować, że nagle będziemy finansować dodatkowe zajęcia, tak jakby to wszyscy oczekiwali. Myślę, że system był dobry. Rodzice wiedzą, co ich dzieciom jest najbardziej potrzebne. Jeden chce zajęcia z rytmiki, drugi z piłki nożnej, trzeci z języków, czwarty z czegoś innego. I to był system dobry. No a teraz decyzje władz centralnych. Panowie posłowie, państwo parlamentarzyści no, upiekli taki pasztecik i sami nie wiedzą, co z tym zrobić. Po drodze pojawiły się różne ograniczenia co do wynajmowania, odpowiedzialności, opieki nad tymi dziećmi. No, generalnie moim zdaniem nieźle funkcjonującą kwestię, przynajmniej w Starachowicach, popsuli. No i dziś pewno musimy się jako samorząd zastanowić, jak to wszystko ma funkcjonować. Także również podawanie takich cyfr niezwiązanych z zatrudnieniem w urzędzie, mówiącym o tym, że było 96 zleceń, no też jest pewnym takim nieznajomością przedmiotu. Szanowni Państwo, ciężko byłoby w urzędzie za pieniądze, jakie płacimy urzędnikom samorządowym, a przypomnę, że startujący otrzymuje tam w granicach 2000 zł, do tego ma jakieś po 5 latach dodatek stażowy, to są takie wynagrodzenia, zdobyć chętnych specjalistów z uprawnieniami rzeczoznawców, co do wyceny majątku, powiedzmy geodetów, sami wiecie, że to jest pewna posucha na rynku i przede wszystkim te 96, co tam panowie napisali, umowy zlecenia, to dotyczy tych kwestii. To jest wycenianie mieszkań, to jest usługi geodezyjne, podziały nieruchomości i to wszystko oczywiście sumarycznie wygląda tak, ale to jest w dużej części również jakby usługa, którą tak naprawdę na samym końcu przy podpisaniu aktu pokrywa nasz partner. Tak, nie są to wprost wydatki, można powiedzieć, takie z działu tego personalnego, bowiem no, wycenę wykonuje się w jakimś celu i później ta wysługa jest zwyczajowo doliczana do ceny transakcji. Także to takie opowiadanie no, w cały świat, próba zaistnienia, próba pokazania, że się w jakiś sposób coś porusza, coś wie. Z jednej strony, jak to widać, gdzieś próbują Państwo pisać, z drugiej strony myślę, że nieudolnie korzystają ze swoich praw, jakie mają jako radni. Mają uprawnienia duże, tylko trzeba wiedzieć, jak z nich po prostu korzystać. Jeszcze chciałbym Państwa poinformować, właściwie już o tym trochę mówiłem, to jest kwestia budowy gazociągu. Też spotkałem się z takim zarzutem, że to jest pewne działanie pod publiczkę. Nie, to jest pewna pomoc mieszkańcom miasta, dyżury, które się tam odbywały. Dziś jest środa, dziś będzie tam ostatni dyżur pracowników urzędu i spółki gazowniczej, tak żeby mieszkańcy mogli zgłosić swoją chęć, wolę budowy u siebie przyłącza gazowego. To spowoduje, że spółka gazownicza sprawdzi, jakie jest zainteresowanie w obszarach tam południowej części miasta i podejmie decyzję na najbliższy czas, gdzie będą przeprowadzone inwestycje. To z tego, co uczestniczyłem w tym spotkaniu, spotyka się z sporym zainteresowaniem mieszkańców południowej części miasta. No ale oprócz tego, że to będzie pewien ukłon w stronę mieszkańców, to również no i ważne jest to dla gminy. Jak mówiłem, szkoła podstawowa numer 6 w tamtym rejonie opalana była. Miałem, co szkodziło środowisku, było pewnym również
również czynnikiem kosztotwórczym. Także tego typu działania podejmujemy. A, chcę też Państwa poinformować, bo tu też się pojawiają takie sytuacje, gdzieś wyczytałem, że od momentu, gdy zastępuje pełni obowiązki prezydenta, zastępuje pana prezydenta Bernatowicza, prawie w cyklach miesięcznych składam wojewodzie świętokrzyskiemu sprawozdanie z mojej pracy. Jest taki, można powiedzieć, monitoring bieżący. Mam tu wykaz korespondencji w tej kwestii, przekazywanych przez nas informacji, więc tam są przekazywane wszystkie istotne decyzje podejmowane przeze mnie jako organ wykonawczy miasta Starachowice, wszystkie zarządzenia, wszystkie decyzje dotyczące zmian budżetu, inne istotne podjęte kwestie, to wszystko jest przekazywane pani wojewodzie, także chcę już z wyprzedzeniem jakby uciąć spekulacje, że wojewoda nie wie, co dzieje się w naszym mieście. Myślę, że jesteśmy najlepiej monitorowanym samorządem w województwie świętokrzyskim na pewno. I szanowni Państwo, na koniec też taka, myślę, miła informacja. Otóż śledziliście pewno Państwo publiczne informacje na temat zadłużenia samorządów. No, chcę powiedzieć, że nasz samorząd wygląda co do współczynników zadłużenia najlepiej w województwie świętokrzyskim. Jesteśmy w rankingu, jaki został ostatnio opublikowany przez wspólnotę, bodajże na 140 miejscu. Wyprzedzamy Ostrowiec, znacznie wyprzedzamy Skarżysko, wyprzedzamy również Kielce, no i wyprzedzamy wszystkie mniejsze miasta w województwie świętokrzyskim. Także mówienie tu przez oponentów, jak to jest źle prowadzona gospodarka finansowa miasta Starachowice, no też no nie potwierdza się w rzeczywistości, jak sami Państwo widzicie, zewnętrzne organy, myślę, że wypowiadają się w sposób obiektywny i odpowiedzialny. Także tak to na ten moment wszystko wygląda i to są wszystkie informacje, które chciałem Państwu przekazać. Jak macie Państwo jakieś... A, jeszcze może jedną, bo też jak jesteśmy w tym nastroju kontroli, to chcę Państwa poinformować, że ostatnio gmina była kontrolowana jakby w dwóch zakresach. Pierwsze to kontroli problemowej oceny realizacji czynności związanych z użyciem urządzenia samoczynnie rejestrowanego wykroczenia pełnego przez kierujących pojazdami. Kontrola prowadzona była przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej i kontrola wypadła do nas pozytywnie, że sporządzono protokół, że nie dopatruje się tu żadnych nieprawidłowości i niezgodności z prawem. To jest jedna. I też świeżutka kontrola, wczoraj, przedwczoraj podpisałem protokół. To była kontrola WIOŚ-u, to jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dotyczyła ona, no tak się stało, że nas wylosowali, podobno dotyczyła ona gospodarki odpadami. I też protokół ten jest w takim jakby aspekcie, jak oczekiwałoby Ministerstwo Ochrony Środowiska, jest dla nas protokołem bardzo dobrym, nie ma żadnych uchybień, wszystkie kwestie, które podlegały kontroli, no zdaniem kontrolującego są realizowane w sposób bardzo dobry. Dziękuję bardzo.